Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Hej, 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 witam was. O, jak ciemno, nie ma, znikła. W nowym vlogu. Miałam jednak dzisiaj nie nagrywać, ale stwierdziłam, że nie mogę nie przyjść. I tak, film z poprzedni z panią Cyjo zmontowany. Właśnie się eksportuje. Później wrzucimy na YouTube'a. Ja posprzątałam trochę w kuchni. Wyciągnęłam naczynia. Wsadziłam kolejne. I gotuję wodę na makaron. Nie wiem, czy wiecie, ale najlepsze są te makarony, które mają jak najwięcej jaj. Ten na przykład ma 12-jajeczne. O właśnie. No, takie dwa wezmę, ugotuję. I my w ogóle lubimy te właśnie cienkie. Tutaj też wodę na rumianek, żeby zjeść. Pokażę wam w ogóle, jak pięknie wygląda rosołek. A zobaczcie. Taram. Pięknie, co? Jeszcze chwila. I zaraz będę przelewać przez sitko, żeby na przykład marchewkę odłożyć sobie. To, co w rosołku jest dobre, żeby było. A resztę na talerzyk, pieprz, takie tam różne rzeczy, żeby wyjąć. Pokażę wam, co mam na sobie. Tylko muszę was sobie ustawić, może tak. To jest ten top Zara, czarny. O. I te spodenki, które uwielbiam, nie widzicie mnie i tak. Uwielbiam w nich chodzić. Muszę więcej sobie właśnie kupić. Tych spodni z H&M. Taki luźny outfit. Włosy prawie już są suche. Także spoko. I co? A, bo pokażę wam. Tak, może wam pokażę na aparacie. Bo mega ostatnio wyszła mi masa na ciasto. Ale naprawdę mega. Taka, jak powinna się ciągnąć. A to było pieczone jako jedna sztuka chleba. Więc no, wow. Zobaczcie to. Tak właśnie powinna się ciągnąć masa od chleba. Taki ciągnący kisiel. No. I raz, że szybciej rośnie chleb, a dwa, wygląda tak. A jak pachnie. Pyszunia. No. Także tak to wygląda. Kości mi jednak pobolewają głównie od kolana i biodra, ale biodra to mnie chyba zawiało w tym pociągu, jak jechałam. W ogóle wam może pokażę zdjęcie z limuzyny, bo ładnie wyszło. Taka to była limuzyna. Jak coś, to zapraszam was do poprzedniego filmu. Pokazywałam wam, znaczy opowiadałam wam, jak minęło panieńskie. Było nawet zarąbiście. No i taki to dzionek. Muszę właśnie wypić rumianek, bo mama dzisiaj kupiła sobie, tam widzicie, chińskie. I ja jeszcze dobrze się na nie zjadłam. I tak mówię, a trochę podjem sobie. I tak, słuchajcie, podczas biegania mnie paliło w żołądku, że masakra, to był głupi pomysł, chińskie na pusty żołądek. Ja tylko dodam owsiankę budyniową. Muszę wam w ogóle nagrać, jak się robi owsianka budyniową, bo bardzo pyszna jest. I rumianek wypiłam, jeszcze jeden wypiję i powinno być git. No i tak, a w ogóle która jest godzina? 51, no to lada chwila i odlewam rosołek. Gotuję właśnie 5 godzin na przeziębienia dla Kamila, bo zapało coś go od soboty. W sobotę mówi, że nie było źle, w niedzielę go rozłożyło, nic nie wziął. Wczoraj mu wzięłam, podałam oregano, pokażę wam ten olejek, będę na górze, jak on wygląda. Gripex, dzisiaj też sobie miał wziąć i stwierdziłam, że gotuję właśnie mu rosół na to przeziębienie. Ja robię z dwóch porcji rosołowych. Jedna właśnie taka była fajna, tuściejsza, bo byłam w mięsnym, to palą tylko jedną, ale ona była bardzo ładna, bo była taka tuściutka. I drugą musiałam kupić gdzie indziej,
To też była ładna, ale nie miała tego taktu szczyku, więc będzie taki czyściutki, fajny. Szyjka z indyka i wołowiny. No i wiadomo, marchewka, pietruszka, seler. Przyprawy to u mnie jest zioła angielskie, liść laurowy, liść lubczyku, pieprz w ziołach, troszkę zawsze wsypę wegety, no wiadomo, sól. I chyba tyle, nie? Wszystko wam powiedziałam. No i tak to właśnie wygląda. Moje plecy. Dzisiaj jest jeszcze mecz, Polska gra, więc niezbyt mi się to podoba, ale co ja mogę, jak mam chłopaka kibica. Ale nie z tych rzucających się, że wiecie, krzyczy, że Polska, nie. Chociaż są czasami takie momenty, że gdzieś się ucieszy, brawo. Także no, troszkę kibicuję, żeby nie było. No i tak. No dobra, to słuchajcie, ja będę przelewać rosek, to wam najwyżej to nagram, pokażę. Znaczy takie eksponujące, interesujące. Ta woda niech mi się zagotuje na makaron. No, jestem zmęczona. Czuję normalnie to, że zrobię ten rosół, zje sobie i sama się położę. Może nie będę oglądać meczu, ale coś sobie pooglądam na YouTubie. Przypalacie cebulkę, żeby miała taki lepszy smak. Ja przypalam. Daję właśnie w skorupce. Takie już przyzwyczajenie. No i wiadomo, por, pietruszkę. On natek zawsze, natkę, pęczek natki tam je też. Seler. No, tutaj jeszcze ładnie cebulkę widać. I taka ładnie zewnętrzna część. Ja tylko tą od góry ściągam po pierwszą warstwę, a kolejne zostawiam. Tu jeszcze pietruszka. Niektórzy w ogóle jedzą rosół, z tego co wiem, z ziemniakami. Chrzestne takie. Zawsze go z tym kojarzyłam. Marchewki to nigdy też nie żałuję, żeby taki słodszy rosołek. Kulek chcemy, pieprzu. No i muszę też przełożyć coś mięsko. Można z ziemniaczkami zjeść, nie? Szyjka z indyka. Dobra, najpierw jeszcze przelejemy makaron, nie? Żeby się nie rozgotował. Przelewacie też zimną wodą, bo ja przelewam. Jakoś tak mnie mama nauczyła i zawsze też to robię. Dobra, jeszcze
mięsko, kawałki są. A już mało co. Marchewka z powrotem. Ale pięknie pachnie. Muszę poradzić sobie tak, bo mam tylko jeden taki duży karnek wolny. Bo drugi mama robiła gołąbki. Też taki duży, więc... Ale rosołek piękny. Dużo wyszło. Dobra, wracam z nim na kuchnię. No i dobra. Tak się prezentuje rosołek. Pięknie. Zobaczcie w ogóle Czesia. Czesiu, pokaż im się. Zobaczcie, jaka krusynka. Czesiu był u fryzjera. Tak. I teraz taki ładny jesteś. Tak, o. Zobaczcie, jaki piękny jestem. Wystrzyżony. Ciężko go chwycić, bo myślisz, coś dobrego będę miała na niego. Nie mam nic. Nie mam nic, łobuzie. No, nie mam nic. Nie mam nic, łobuzie. Moje skarby. Co? Tak? No to idziemy. Chodź. Chodź, chodź. To idziemy na Rego. Po przysmak. Tu są. A, są. Dobra. Mój titi. No chodź. Ale musisz im się ładnie pokazać. Czekaj, bo ja muszę zobaczyć, jak to się otwiera. Nagrodę, tak? Żebyś taki grzeczny u fryzjera. Teraz nie wyglądasz jak borsuk, tylko w końcu jak Czesio. Czekaj. Chyba muszę wziąć nożyczki. Ja się czasem do tego dostać nie mogę, poczekaj. Muszę wziąć nożyczki. No i wiem. O, jak prosisz. Tu są nożyczki. No, poczekaj. Musimy to uciąć. Ale pokaż im się tu. Tu. Poczekaj. Proszę. Ją złapie, słuchajcie, i pójdzie. Tam do swojej buty. No dobra, to tylko jedną damy, bo... Czesiu to tak naprawdę musi trochę schudnąć. Nie wystarczy mu jedna. A mama kupiła mu pałeczki do rzucia z kurczakiem. O, takie. Także tak, no dobra. Więc mój rosołek, wracając do tematu, prezentuje się tak dobrze. Teraz go spróbuję. Już dodawałam pieprz, dodawałam sól, troszkę wegety. Pyszka, nic więcej nie daje. Pyszka. Jak widzicie, dodałam też pietruszkę. Tu skroiłam jeszcze. Makaron jest. Także obiad jest. No tyle zostało jeszcze tego. Mięskę. Coś trzeba będzie wymyśleć. I tak, zmywarkę nastawiłam, a tu jeszcze jedna jest. Idę, słuchajcie, na dwór, bo idę to wyrzucić, żeby Czesiek do tego się nie dopadł. Bo to jest, jak wiecie, po gotowaniu rosołku. I żeby się do tego nie dobrał. Czy nalep ci rosołku? Dobrze. Także idę na dwór. Dobra, przyszedł czas nalania w końcu tego pysznego rosołku. Już mama z Dominikiem i Krzyśkiem próbowali i był mega, tylko że parzy. Może ja wezmę przez ściereczkę.
patrz jak to pięknie wygląda. No potem to cię już musi postawić. Już pół garka poszło. Taki dobry. Teraz będziemy próbować. I natka. Natki nie będziemy żałować. I ma się rosołek tak. Kurzaczka. Także życzymy smacznego. Jaki rosołek? Bardzo dobry. No, proszę. Zobaczcie pod tym względem. Kto cię gra? Polska i kto? Szwecja. Szwecja? To towarzystwo zwariowało i tyle. O, te są pyszne, mniam, mniam. Ja tworzyłam ciastka, ochotę na słodycz. Zobaczcie, Czesika, sępa. Zrobimy ciastko, idziemy na górę. O, to nie tak łatwo się dobrać. To jak coś, to sobie weźmiesz dolewkę, nie? Bo wam pokażę oregano i buty z hajem. Budzi się Cześka. Budzi się, że dostanie coś. A ja jestem blada przez to światło. Dobra. Polecamy. Ty nie dostaniesz, bo ty masz brzuszek. Ja też mam brzuszek. To jest to. Na przeziębienie zawsze Kamilowi daję. 1/3 szklanki wody. Możecie sok pomidorowy. Lub chyba pisało chwilę owoce. Taką jeszcze fajną kartkę dostałam od pana. Tu pisało woda. Sok pomidorowy lub wielowarzywny. Także takie trzy. I normalnie bierze się 4 krople wody, tych kropli. A jak jesteście przeziębieni, to 12. I tak 3 razy w ciągu doby. Muszę was odkręcić, ale zakręciłam. Okej. Cześćku, ja ci nic naprawdę nie dam. Zjem ciacho i pokażę wam te buty. A z tabletek to jeszcze wam mega polecę ten Tapcin. Ja go kupiłam jak COVID mnie dopadł 2 lata temu. Mega łapały mnie kości, mięśnie. Naprawdę super mi to wtedy pomogło. I teraz właśnie Kamil pojechał do apteki i poprosił coś na przeziębienie i pani od razu mu właśnie dała to. One nie są tanie, bo kosztują około 30 zł. Ale naprawdę mega warto. Dobra. I to po moje buty, bo wziąłam jak to białe trampki, nie wiem czy wy, ale ja mam tak, że ja piorę. Podlinkuję wam je. Zastanawiam się jak, ale jakoś postaram się znaleźć. Taka zwykła, fajna trampka. Wiązana. Założę wam je, pokażę się. I mają się tak na nodze. Naprawdę bomba. Takie. Ja dałam za nie 80 zł. O, i widzicie jak fajnie ten tatuaż wygląda? Jak jest taki bucik. I do tego na przykład dresik. Naprawdę fajnie.
No. A generalnie pokażę cały strój, taki luźny, tylko bez makijażu. Top, tak jak mówiłam, Zary, spodnie H&M i trampki też H&M. Naprawdę mega. Taka fajna, luźna stylizacja, a wygląda naprawdę super. No, także tak. To jeśli chodzi o trampki. Później jeszcze wieczorem Kamilowi dam przez spanie nie tylko te tabletki, ale też kanapkę z czosnkiem. Nie wiem, czy wy też tak robicie na przeziębienie. Jeszcze chyba moczy się nogi we wodzie, ale z solą? Nie pamiętam dokładnie. Widzicie, ja tak dawno nie byłam chora i nie chcę być. Właśnie mam nadzieję, że Kubski mnie nie zarazi, że już nie pamiętam, co się brało. A ja pytam to właśnie oregano. No i wiadomo, jakieś tabletki na przeziębienie. Ja to jestem też taka, że ja naprawdę za dużo nie potrzebuję i szybciutko jestem zaraz zdrowa. No, no dobra, słuchajcie. Myślę, że będzie taki krótszy vlog. Zakończę go przeziębieniowy dosyć wyszedł, ale tak właśnie wygląda życie normalnych ludzi. Jutro też zrobię wam takiego vloga sprzątającego. Może jak się uda, to nagrałem makijaż do kawy. Gdzieś tu mi włos wleciał. Zobaczymy. Idę pobyć z Kamilem, bo wczoraj tak źle się czuł, że od razu się położył spać, więc no tak pobić, żebyś oglądał mecz. No zobaczymy. Jak ktoś tam mówiłam, odpalę sobie coś na Netflixie. No, taki dzisiaj jest wtorek, taki wtorek. Sam też dzisiaj rano, no Kamil mi zawsze rano, wieczorem spakowaliśmy dwie paczuszki z Vinted. Mam w ogóle nowe rzeczy, trochę butów chcę powystawiać, bo dużo rzeczy u mnie leży butów, a są w ładnym stanie. Mam też parę sukienek. No to pewnie nie będę miała to czasu, ale w czwartek bym to ogarnęła i powystawiała, więc jak coś to podlinkuję wam jeszcze Vinted. Zapraszam was. I tak to się ma. Na pewno wystawię też sukienkę z Panińskiego, bo ja ją raczej nigdzie już, słuchajcie, nie wykorzystam. Ja w takich sukienkach nie chodzę. Więc na pewno sukienka z Vinted też wystawię. Ona była raz tylko noszona. I tak. A i właśnie wam nie powiedziałam, jeśli chodzi o ten silikonowy stanik, zapraszam was do filmu dwa dni wcześniej, gdzie pokazywałam stylizację na Panieński, albo jeszcze wcześniej haul, czy nawet dwa razy wcześniej był haul, gdzie był H&M. O, paczka została dana, dobra, to z Inola dziadka jest. Poczekajcie, jak już wam mówię, to wam powiem, żebyście wiedzieli, w jaki film macie wejść, żeby wam się wyświetlił ten stanik. Gdzie jest haul Sinsay, H&M, CTC i Marine, gdzie pokazuje też właśnie rajtuzy. To wam podlinkuję w opisie, to tam właśnie też pokazuje ten stanik samonośny, to jak ktoś chciałby się dowiedzieć, zobaczyć, jak wygląda. Ja generalnie sobie bardzo chwalę, założyłam na wieczór Panieński, sprawdził mi się, nic się z nim nie działo, nie odklejał, więc mega sprawa. A jeszcze nawet taniej kupicie, jak ja wam podlinkowałam tam w tamtym filmie, bo za 25 zł ja kupiłam za 35 też w ogóle. Także spoko. Ja mam miseczkę C, no. Dobra, słuchajcie, kończę. Troszkę sobie odpocznę, bo jeszcze gdzieś po tym Panieńskim czuję, że jeszcze nie do końca jestem sobą. Plus te 7 km dzisiejsze, to już w ogóle... albo wam nie mówiłam, dzisiaj 7 km przebiegłam, musiałam nadrobić wczorajszy dzień, także to już w ogóle w poprzednim filmie wam pokazywałam. No, a jeszcze w ogóle nie rozpakowałam Sephory, więc jeszcze Sephora muszę rozpakować. Też macie film na kanale, muszę to wszystko pochować. No, a jutro na pewno podłogi. No dobra, dziękuję za dzisiejszy film, że byliście ze mną i co, ściskam was mocno, zachęcam do subskrybowania, do was dodawania łapek, żeby mój kanał się rozrastał, żebyśmy się nawzajem cieszyli tą możliwością takiej formy siebie nawzajem. I co? Widzimy się w nowym vlogu. Trzymajcie się, hej!